Godzina 7 rano. Zawarnie tak wcześnie z się. Siódma rano. Ja musiałem wstać, gdyż muszę załatwić pewną rodzinną sprawę tak rano. Pewną sprawę, o której nie chciałbym zbyt wiele mówić, ale chciałbym zaznaczyć, że się wydarzyła. Muszę powiedzieć, że wychodzę rano, bo następnym razem się połączę już pewnie z mieszkania rodziców i żebyście wiedzieli, że w ogóle wróciłem do nocy swojego domu. I jesteśmy u rodziców. Nikt nie zwrócił, informacje zostały mi dostarczone. Nie poddajemy się. Zobaczymy. Wychodzimy od rodziców. O, autobus mi odjeżdża. Wychodzimy od rodziców. Spieszymy się do pracy. Szybciutko, bo tam spotkanie na magazyn 5 godzinę. Będzie pizza, piwo darmowe, będą kody do MyTaxi darmowe. Może jeszcze zdążę do autobusu. No nie zdążyłem. I tak miałem podjechać tylko jeden przystanek, więc luz. Ale jest zimno. Fuck. Dzisiaj u nas w klubie są 5 urodziny magazynu iMagazine, który zajmuje się sprawami związanymi z... O, fajnie, jestem filmowany, kiedy się filmuję. Które pisze o wszystkich produktach firmy Apple. Tak jest, firmy Apple, a coś wam pokażę. Tutaj. Panowie z iMagazine zorganizowali dzięki swoim przyjaciołom z zewnątrz stare komputery Apple'owskie. I one wszystkie działają, tak? Tak, mam nadzieję, że kwadra zadziała, bo jest kapryśna. I będą odpalone wszystkie te sprzęty za chwileczkę. Będzie można zagrać w logo. Na nim nie mam. Jesteśmy na imprezie magazynu iMagazine, więc nie mogło zabraknąć. To nie jest tytuza. Nie mogło u nas teraz zabraknąć unboxingu nowego iPada Pro. Proszę, to twoje. Oh my god, it's so big, it's so enormous. Wyciągnę twojego małego. Tytuł, weź mi jakiś ten, jakąś butelkę małą koli za odmowę, 2 złote. O. To jest mniej więcej takiej samej wielkości. Masz iPada wielkości mojego komputera. No, mam iPada większego niż mój komputer. Super. Nasze październikowe urodziny. I panowie zaczynają. Tak jak wcześniej mówiłem, komputery działają. Każdy można opracować. Z którego on jest roku? 79. 79. Ja mam wszystkie oryginalne części? Tak. 79 rocznik. No to starszy ode mnie i to o... Ale nie ode mnie jeszcze. O dużo. Ja wiem, że jestem na diecie. Chyba mogę się spuścić na jeden kawałek. To była zła decyzja. Nie powtarzajcie tego po mnie. Dzisiaj wracam tą furą.
urodziny iMagazine się skończyły. Wszystkiego najlepszego, chłopaki, jeszcze raz. Do zobaczenia za rok albo przy kolejnej konferencji Apple'a. Ej, do domu. Do pustego domu.